Hej, Elo, tu Miaska 16, witam was w kolejnym odcinku z gry Good Game Empire 4 Królestwa. W ostatnim odcinku, w sumie nie pamiętam co robiliśmy, bo długo nie było właśnie filmów na kanale, za co przepraszam. Ale co mnie właśnie zdenerwowało, od razu po wejściu, zobaczcie. Mój sojusz jest w stanie wojny. I zauważyłem też, że, bo to jest nowy właśnie sojusz, do którego przyszedłem, poprzedni był w stanie wojny i cały czas mnie atakowano, więc przyszedłem do innego sojuszu. Zauważyłem też coś dziwnego w tej grze, to że wszyscy gracze, jeżeli jest wojna, to atakują to najsłabszą osobę z sojuszu, nie skupiają się głównie na tych osobach z... O, brakuje mi jedzenia, czyli nakarmię grubasa, to postanowiłem oznacza zwycięstwo. Warsztat oblężniczy poziom drugi. No dobra. Może mogę ulepszyć. Troszkę długo zejdzie z tym, bo tutaj mam... Ile jest? To 11 godzin, masakra. Pamiętam, chyba nawet moje tutaj przyspieszacze nie dadzą rady. Tym pominę jeszcze 2 godziny. A tym parę minutek. No i... No i koniec tego. 5 godzin pominąłem. No, prawie 5 godzin. Nawet nie będę leczyć sobie żołnierzy, bo mam 39 takich bardzo potężnych. Zakręcę kołem jeszcze fortuny. Może nam się trafi coś fajnego. Mogą się trafić nawet rubiny. Chociaż w tym pierwszym kole jakoś nie bardzo, nie ma tych rubinów, ale możemy sobie zakręcić. Możemy klucz, te bileciki mi wypadną. Mam ich 15. Przydałoby się jeszcze tak z 15, żeby mieć na... Drugi obrót. Aha. 160 punktów VIP. No dobra, to nie tak źle. Właśnie atakują mnie dwa zamki. Niebieski. Jakiś domi. A dobra, tam. I tak będzie ostatni odcinek, bo już nie będę tutaj nic w sumie robić. Najprawdopodobniej usunę tę grę i będę nagrywać na kanale jakąś inną gierkę dla was. Właśnie zobaczę moje zabezpieczenia obronne, bo to jest... Tak mnie długo tu nie było. Czy może byłem jakoś tak tydzień temu? Coś mam tu, jakieś zabezpieczenia. Dobra, to nie jest tak źle. No tutaj też mam dużo kamieni obronnych. Tylko tutaj nie mam mnie tego drugiego. Tutaj dam jedną płonącą strzałę, ale tutaj też znowu nic nie ma. No co ma robić łucznik manekin? Agenci wroga mylą obiekt z łucznikami. No nie wiem, jak ktoś blisko podejdzie, to pomyśli, że to jest... Zobaczy, że to jest sztuczne, ale to wiecie, to jest gra, można wszystko tutaj w grze wykombinować. Nagrywa się, tak, nagrywa się, już nie wiem co się dzieje z tą nagrywarką, czasami ją wywala. Ten atak zniknął. Okej, okay. Pewnie zobaczył, że jakiś zamek jest o wiele potężniejszy. I sobie darował. Pewnie jakiś po prostu... Jakaś osoba, która nie używa agentów wywiadu. Ale mamy pewnie coś za takim... O, zimowa zwierzyna. Nie wiem, o co tu chodzi w ogóle. Było sporo update'ów. Trwale ulepszam, już nie mogę ulepszyć, bo musiałbym wykupić sobie to. Ale zaatakujemy sobie barona rozbójnika jako ostatnie co zrobimy właśnie w tej serii. No i to będzie koniec tak naprawdę tej gry, nie będę już więcej jej nagrywać. Mam w planach nagranie jeszcze tam może paru gier survivalowych, bo survivalowe gry są akurat spoko. Nie chodzi mi to o Minecrafta, Minecrafta to już wystarczy. Chyba, że jakieś mapki. Jeszcze pamiętam, chyba horrorowe mam nagrać.
Bo mało ich nagrałem, chyba tylko dwie albo trzy. Jakoś tak. A to Baron Rozbójnik to nic, w ogóle ten Domi, jakiś. Ej, to był tutaj jakiś zamek Vivaldina. Ten mój sąsiad to był ktoś inny. Dobra, atakuję tego gościa, bo on mnie atakował kiedyś. Więc atakujemy sąsiada. Sąsiad mnie oczywiście tutaj kiedyś zaatakował, więc ja mu odpłacę. Oczywiście wyślę tutaj najlepszych żołnierzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, po sześciu wyślę takich potężnych. Są na tyle potężni. Na pewno sobie dadzą radę. Żołnierzy walka wręcz, nie wiem jakich im wysłać. Po jednym takim oburęcznym mieczu myślę, że wystarczy na spokojnie. Chociaż wiem, że to oddziały są za słabe. To właśnie śmieszne to jak ktoś tam drzewt z tyłu w tle w tej gry. Tak typowo na targu. Właśnie tak zawsze się zastanawiam, kto tak wymyślił do tej gry coś takiego. No i każda siła tutaj bojowa ma 2000, więc to jest mocarny, mocarny atak będzie. Tu jeszcze mamy ich sporo, to dobra, tu jeszcze raz, 2, 3, 4, 5. Tak, wystarczy, będzie po 15. Oni są bardzo mocarni. Zobaczymy, jak to się sąsiadowi spodoba. Kurde. Już nie przesadzajmy z dodawaniem tych żołnierzy tutaj. Dobra, możemy zaatakować. Przejdźmy do tato. Informację zbierzmy o tych. O tych oni za 15 minut dopiero przyjdą, więc 12 minut. No to akurat zdążą wrócić moi żołnierze. Chociaż nie wiem, czy tak długo będzie odcinek trwać, bo to będą naprawdę długo będzie. Za 12 minut. Przez 12 minut na pewno. Co się zdążymy zrobić? Vivaldina, ten to jest chyba zamek z sojuszu, który atakował mnie przedtem. Tam był inny zamek. Tam był zamek mojego sąsiada, którego atakowałem chyba z 3 razy. I tamta osoba przestała grać. No i widzę, że tutaj jakiś nowy gościu się przeniósł. Vivaldina, nie no, Vivaldina to pewnie będzie dziewczyna. Oczywiście jest już nas około 206, chodzi mi oczywiście o subskrybentów na moim kanale. Jak najbardziej zapraszam do subowania kanału, zostawienia oczywiście tej łapki w górę. No i do zostawienia komentarza. Zawsze taki pozytywny komentarz daje serce. Przywitam tam jakiemuś użytkownikowi, no. No i dobra, zostało nam tylko 5 żołnierzy. Pewno tam jakiś zachoruje, znaczy zachoruje, no. Zostanie załatwiony, więc musimy trochę tutaj uleczyć. Łucznik łuk kompozytowy. Nie pamiętam, by to był mój żołnierz. Skąd oni się wzięli tutaj? O kurde, sami tacy zarubini są tutaj. Zarubiny. To nie, ja takich nie chcę. Mocarni są, ale no, no bez przesady. No i musimy zrobić swoje żołnierzy. Oczywiście nie tych słabych, tylko mówi, chodzi mi tutaj tak, nie wiem, z 5 takich, pół godziny się robią, no to długo. Jeszcze dystansowych łuczników. Nie, 5 chcę, nie 6, tylko 5. No i tyle powinno wystarczyć.
Oczywiście zaczekamy jeszcze chwilę i zobaczymy, jak nam pójdzie właśnie atakowanie tego wroga. Tutaj są też te fajne misje w obozie tych najemników. Można naprawdę zdobyć fajne rzeczy czasami. Czasami są to gówniane misje. To zrobię te za punkty VIP. To się naprawdę opłaca. To mogę, jak mam oczywiście czas VIP, mogę zbierać o wiele fajniejsze rzeczy. Sprawdzimy, czy zaatakowanie Vivaliny nam się uda, czy pokonanie jej zamku. Wysłałem nawet dosyć silną armię. Sprawdzimy tylko rezultaty naszego ataku, no i zakończymy odcinek. Zauważyłem też, że jaka jest jakaś popularniejsza gra, jakaś taka bardziej... znaczy, jak jest gra, z której filmów jest więcej na YouTubie, na przykład Good Game Empire, Cztery Królestwa, to jest adnotacja właśnie w opisie. Jest na przykład gry i tam jakaś gra, ikona tej gry, no i właśnie patrzę, że się nie dodawałem tego, no i właśnie, że YouTube sam to dodaje. To jest dosyć ciekawe. 2 minuty. No, 2 minuty to jednak sporo czasu. No, sporo, no jakby tak przeczekać to, robić coś, to szybciej, czas raczej szybciej. Chodzić tak, wiecie, na każdą sekundę liczyć, to tak, znaczy, chodzi mi o to, że tak byście siedzieli, nic nie robili, to na pewno by tam wam o wiele dłużej, tak jakby, oczywiście tak, chodzi mi o to, że jak coś robicie, to jesteście zajęci i nie patrzycie na zegarek czy coś, na coś tam, jak siedzicie w szkole, coś, albo coś robicie. A tak jak na przykład mam tu czekać 2 minuty, to idę, wolę nie patrzeć na to, jak ta armia się przesuwa, tylko iść do zamku i coś ogarnąć w tym zamku. Nie pasują ci sąsiedzi, przynieś swój zamek. No, mi to bardzo sąsiedzi nie pasują. Właśnie Vivaldina pewnie w ten sposób przeniosła swój zamek. Kozaczek. Kozaczek chce pomocy, to mu udzielę tej pomocy. Może ktoś mi pomoże właśnie w zwerbowaniu tych jednostek. No i pozostało nam tylko zaczekać chwilkę. No, coś mnie tu przesunęło się. Dobra, drewno zebrane. Wciąż nie mogę zrobić tej misji, żeby przekazać jedzenie temu grubasowi, tej naszej księżniczce, bo mamy za mało jedzenia. Czcigodny baronet. Otrzymałeś no właśnie nowy, chwalebny tytuł. Baronet. 5% więcej monet za chwalebne ataki. Czyli wygraliśmy, tak? A tak, zwycięstwo. Zobaczmy. Zobaczmy straty. Ona miała 81 i wszystkich straciła. To się nazywa mocarny atak. Tylko cztery jednostki ucierpiały. Chyba wiem nawet jakie. Zabójczy wojownik. Nie, ich się nie opłaca leczyć, więc ich wszystkich skasuje. Są naprawdę drogie jednostki w leczeniu. No ale widzieliście, odegrałem się na swoim sąsiedzie, zniszczyłem sąsiada. Jeżeli oczywiście chcecie jakieś ciekawsze gry niż jakieś setki survivalowe, chodzi mi oczywiście jakieś survivalowe, to strzelcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, chcę na przykład jakąś nazwę jakiejś survivalowej gry, którą mobilną oczywiście, którą chcielibyście, żebym nagrał, czy nagram taką grę. Albo jakieś ciekawe symulatory, albo coś takiego. Możecie zawsze napisać jakąś ciekawą grę, w którą chcecie zobaczyć na kanale, ja ją dla was nagram.
To by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do subskrypcji kanału, zostawienia łapki w górę, komentowania, do tunienia. Na razie i cześć. Hej, hej!